Zapraszam. Pani poseł, to jest szczęśliwy dzień. Myślę, że dla większości tej sali, że wrócimy. No jeszcze głosowanie w Senacie, podpis prezydenta. Mam nadzieję, że nastąpi jak najszybciej i wrócimy do finansowania dla ludzi, dla szczęścia. To, co pani poseł powiedziała, bardzo się z tego cieszę, że mogę w tym uczestniczyć. I mam prośbę w imieniu wszystkich, swoim również, który zbierał te podpisy i faktycznie to muszę przyznać, to było najbardziej miłe zbieranie podpisów kiedykolwiek, forever, a robię zbieranie od bardzo długiego czasu, aż wstyd się przyznać od kiedy. I powiem tak, ma pani rację, pani poseł, tu podpisywali się ludzie, którzy chcą po prostu szczęścia mieć w życiu. I nieważne, z jakiej strony politycznej oni byli. Więc mam wielką prośbę do wszystkich, jako szefowa całej grupy, proszę złożyć im wszystkim podziękowania, bo to wielka radość w tym wszystkim uczestniczyć. Ale pytanie, bo taka jest zasada. Pani poseł, proszę mi powiedzieć, czy mniej więcej wiemy, przez te 8 lat, ile nie urodziło się dzieci? Nie było szczęścia dla rodziców, którzy chcą mieć dzieci. Dziękuję bardzo. No, bardzo dziękuję, panie senatorze. Oczywiście te wszystkie słowa przekażę i też dołączam się do tych podziękowań dla wszystkich, którzy nie tylko złożyli podpis, ale też pomagali zbierać w chłodzie, w zimie, bo muszę powiedzieć, że te podpisy zaczynaliśmy zbierać jesienią, a kończyliśmy zimą, więc to był rzeczywiście wyjątkowo trudny czas. No, tak jak powiedziałam, w tych latach poprzednich, kiedy program obowiązywał, w ciągu około 3 lat de facto ten program funkcjonował. Urodziło się 22 tysiące dzieci. Niektórzy szacują, że być może nawet 100 tysięcy dzieci mogłoby się urodzić. To są szacunki oczywiście bardzo trudne, ale myślę, że do tej kalkulacji należy też dołożyć ten strach, który panował. W niektórych częściach kraju, tych bardziej konserwatywnych, trzeba przyznać, no in vitro było tematem kontrowersyjnym, podsycanym na potrzeby politycznej debaty przez polityków partii rządzącej. I to na pewno nie zachęcało też tych, których było na to stać, żeby z tej procedury skorzystać. Więc straty są ogromne i tym bardziej dziękuję senatowi za to, że w trybie ekspresowym podjął debatę w tej sprawie i dzisiaj odbędzie się już głosowanie i tak jak pan senator powiedział, mamy nadzieję, że jak najszybciej prezydent tę ustawę podpisze.